W obliczu rosnącej plagi chorób, która sieje strach, dezorientację, izolację społeczną i wzmożoną kontrolę, serca wielu z nas ogarnia głęboka niepewność. Co stoi za tym niepokojącym zjawiskiem? Dlaczego właśnie teraz, w naszych czasach, musimy stawić czoła tak ogromnym wyzwaniom? W poszukiwaniu odpowiedzi zwracamy się ku przesłaniom niebiańskim, które przekazała nam Maryja Dziewica w ciągu ostatnich stuleci. Objawienia te, zarejestrowane w XX i XXI wieku, rzucają światło na naszą teraźniejszość i przyszłość, oferując nadzieję i kierunek w tych niepewnych czasach. Co nam powiedziała? Jakie ostrzeżenia i obietnice niesie jej orędzie? Zapraszam do zgłębienia tajemnic, które mogą zmienić nasze postrzeganie rzeczywistości i wprowadzić nas w głębsze zrozumienie boskiego planu. Zrób coś małego, ale ważnego dla nas. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, kliknij teraz przycisk subskrypcji i dzwoneczek obok. Niech inni też usłyszą te słowa. Przekaż link do tego filmu swoim znajomym i rodzinie. Podziel się swoimi myślami w komentarzu poniżej. Jeśli nie wiesz, co napisać, wystarczy krótkie: Jezu, Ty się tym zajmij, Jezu, ufam Tobie, lub niech Bóg ma nas w swojej opiece. Dziękujemy. W 2020 roku naszego wieku świat stanął w obliczu bezprecedensowej epidemii, która zasiała ziarna paniki, chaosu i śmierci, rujnując codzienność milionów ludzi i ograniczając ich wolność na skalę dotąd nieobserwowaną. To wydarzenie skłoniło wielu do zastanowienia się, czy nie jesteśmy świadkami manifestacji gniewu Bożego. Przeglądając strony Pisma Świętego, nie można przeoczyć licznych opisów, gdzie Bóg objawiał swoją sprawiedliwość, karząc za grzechy i nieposłuszeństwo. Czy zatem obecne wydarzenia są kolejnym rozdziałem tej dawnej narracji? Czy współczesna ludzkość powinna odebrać to jako ostrzeżenie, przypomnienie o boskich zasadach, które były lekceważone przez wieki? Zapraszam do refleksji nad tymi pytaniami, które nie są tylko teologiczną abstrakcją, ale realnym wyzwaniem, z którym każdy z nas może się zmierzyć. W nowym tysiącleciu szczególnie intensywnie Maryja Dziewica ukazuje się ludzkości, przynosząc wiadomości, które zwiastują boskie niezadowolenie z naszych działań. Jej pojawienie się na Ziemi w XXI wieku jest częstsze niż kiedykolwiek wcześniej, co podkreśla pilność i wagę przekazu, który nam przynosi. Zatwierdzone przez Kościół objawienia, której świadkami byliśmy, rysują obraz potencjalnej globalnej katastrofy, jakiej możemy doświadczyć, jeżeli nie dokonamy moralnego nawrócenia. Maryja w swoich orędziach wskazuje na modlitwę różańcową jako na narzędzie, które ma moc zmniejszenia cierpień i odwrócenia złych losów, które mogą nas spotkać. Jest to nie tylko wezwanie do prywatnej dewocji, ale również do wspólnotowego duchowego zjednoczenia, mającego na celu pokój i łaskę dla świata. Jej słowa, niosące zarówno ostrzeżenie, jak i obietnice opieki, są głęboko zakorzenione w tradycji katolickiej i nieustannie przypominają nam o konieczności utrzymywania bliskiej relacji z Bogiem przez modlitwę i pokutę. Czy zdołamy odpowiedzieć na to wezwanie, zanim będzie za późno? Przyjrzyjmy się dokładniej przesłaniom, które przekazała, aby zrozumieć, jak możemy działać i co możemy zmienić. Fatima, 1917 rok. W Fatimie Maryja przekazała dzieciom przerażające wizje i ostrzeżenia, zwiastując, że nietypowe światło na niebie będzie zapowiedzią Bożej kary, która objawi się poprzez wojnę i głód. To orędzie miało na celu przypomnienie ludzkości o konsekwencjach zapominania o Bożych przykazaniach i moralnym upadku. Belgia, lata 30. XX wieku. W Belgii objawienia Maryi miały prostsze, ale równie ważne przesłanie skupione na mocy modlitwy. Podkreślały, jak istotne jest utrzymywanie stałej rozmowy z Bogiem, zwłaszcza w trudnych czasach. Akita, Japonia, 1973 rok. Podobnie jak w Fatimie, w Akicie Maryja ostrzegała przed wielką karą dla ludzkości, wskazując na poważne konsekwencje grzechów świata. To przesłanie było potężnym przypomnieniem o nieuchronności Bożej sprawiedliwości. Wenezuela,
1976 do 1990 roku. W Wenezueli, jako pojednawczyni, Maryja wzywała do życia w pokoju i miłości braterskiej, przestrzegając przed wielkimi nieszczęściami, które mogą nadejść, jeżeli ludzkość nie zmieni swojego postępowania. Nikaragua, 1980 rok. W Nikaragui Maryja zaapelowała o modlitwę różańcową na cały świat, podkreślając, że jest to kluczowe narzędzie dla zapewnienia pokoju i harmonii na ziemi. Rwanda, 1981 do 1989 rok. W Rwandzie ostrzeżenia były szczególnie dramatyczne, mówiąc o poważnych grzechach i ich straszliwych konsekwencjach. Maryja podkreślała potrzebę głębokiego nawrócenia i zmiany serc, aby uniknąć katastrofy. Te przesłania, choć pochodzą z różnych czasów i miejsc, są spójne w swojej treści i celu. Przypominają o potrzebie duchowego przebudzenia i powrotu do wartości, które są fundamentem chrześcijańskiej wiary. Każde z tych objawień wzywa nas, abyśmy zastanowili się nad naszym życiem i dokonali zmian, które mogą zapobiec przyszłym tragediom. Objawienia Maryi Dziewicy, które miały miejsce w ciągu ostatnich 200 lat, stanowią wyjątkowo silny sygnał dla współczesnego świata. Ich nasilenie w XX i XXI wieku nie jest przypadkowe, lecz odzwierciedla rosnącą potrzebę zwrócenia uwagi na duchowe wymiary naszego życia, które w szybkim tempie nowoczesności mogą zostać zaniedbane. Przesłania te, choć pojawiają się w różnych kontekstach i lokalizacjach, utrzymują niezmienną konsystencję. Są wezwaniem do nawrócenia i modlitwy w obliczu wyraźnego niezadowolenia Boga. Maryja, jako Matka Kościoła i pośredniczka wszystkich łask, konsekwentnie przypomina nam o mocy modlitwy różańcowej. Nie jest to tylko forma dewocji, ale realne narzędzie duchowej obrony i źródło łaski, które może przynieść ochronę i pokój w turbulentnych czasach. Każde z przekazanych przez nią orędzi podkreśla znaczenie powrotu do wartości ewangelicznych, głębokiego osobistego i wspólnotowego zaangażowania w życie religijne oraz ciągłego dążenia do świętości. W tych objawieniach kryje się również przypomnienie, że nie jesteśmy bezradni wobec wyzwań świata, mamy dostęp do potężnego źródła, które może odmienić losy ludzkości. Dlatego, interpretując te znaki, zastanówmy się nad własnym życiem. Czy i jak możemy odpowiedzieć na to niebiańskie wezwanie? Czy jesteśmy gotowi podjąć wyzwanie modlitwy i nawrócenia, aby nasze życie stało się świadectwem nadziei i miłości, które są tak pilnie potrzebne dzisiaj? Tego właśnie uczą nas objawienia Maryi. Nie tylko ostrzegają, ale i oferują drogę do lepszego świata. Stojąc na progu kolejnych dni naszego życia, niech każdy z nas zastanowi się głęboko nad swoją duchową drogą. Objawienia Maryi Dziewicy wzywają nas do refleksji nad znaczeniem modlitwy i jej miejscem w naszym codziennym życiu. Czy znajdujemy czas na rozmowę z Bogiem? Czy otwieramy nasze serca na Jego słowa i działanie w naszym życiu? Niech to będzie moment, w którym ponownie ocenimy nasze priorytety i zobowiązania duchowe. Jeśli uznajesz, że przesłania zawarte w tym filmie są wartościowe i mogą pomóc innym w ich duchowym wzroście, zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Kliknij dzwonek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach, które pomogą Ci pogłębiać swoją wiarę i zrozumienie duchowego świata. Udostępnij ten film swoim bliskim i znajomym, aby razem mogliśmy tworzyć społeczność ludzi dążących do głębszego zrozumienia i więzi z Bogiem. Niech błogosławieństwo spłynie na każdego z Was, którzy szukacie prawdy i pokoju w swoim życiu. Niech Maryja, Matka Kościoła, prowadzi Was przez wyzwania codzienności, otaczając swoją opiekuńczą miłością i wstawiennictwem. Jeśli czujesz, że treści, które tutaj przekazujemy, są dla Ciebie wartościowe i chciałbyś wspierać naszą dalszą działalność, zapraszamy do wsparcia nas na platformie Patronite. Każda pomoc ma ogromne znaczenie i pozwala nam tworzyć więcej inspirujących treści. Zapraszam również do oglądania innych filmów na naszym kanale, które poruszają różne aspekty życia duchowego i mogą być dla Was źródłem inspiracji i duchowego wsparcia.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i niech każdy dzień przynosi Wam wzrost w wierze i miłości. Drodzy słuchacze, jeśli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, proszę kliknijcie łapkę w górę. To dla nas wielkie wsparcie. Jeśli chcielibyście podzielić się swoją opinią lub refleksją na temat poruszonej tematyki, koniecznie zostawcie komentarz pod filmem. Zauważyliśmy, że zdecydowana większość z Was, którzy nas oglądają, jeszcze nie subskrybuje naszego kanału. Jeśli chcecie wspierać nas dalej i nie przegapić żadnego nowego odcinka, koniecznie kliknijcie przycisk subskrybuj oraz dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z naszymi najnowszymi publikacjami. Dziękujemy za wsparcie.